Tego jeszcze nie było. Hit! A, dobra, Jezus, fuj. Zabrałem całą zabawę. Masz, Edyta, weź sobie już. Nie chcę tego robić. Pięknie! I gichasz tym tutaj. Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku z serii 12 kolorów jak 12 miesięcy na 12 przejrzystych tipsach. Co za głupia nazwa, kto ją wymyślił? Ty. Dzisiaj będzie włochato. Crescendo intro. Dzisiaj będzie włochato, bo Przemek mi tutaj ustawił jako następną rzecz do odcinka 12 kolorów te oto ciczki. Jak ustawił? To znaczy ustawił? Wyjaśnij ustawiłeś, może. Ustawiłeś, położyłeś tutaj i powiedziałeś, to jest następne, tylko według tam naszego harmonogramu. No tak, no bo to jest jakby, wiesz, prezenty od Przemcia nie mogą być tak, że najpierw nagramy odcinek 12 kolorów, a potem będą w prezentach te. No dokładnie, dlatego ty mi to tu położyłeś, bardzo ci więc ktoś tu musi mieć spisany notes i napisane kiedy... Widzę, kiedy karteczkami to poukrywa. Odcinek ma być kolejny jaki? Pooddzielane karteczkami, o tak. I wymyśliłam sobie, że... Bo ogólnie można by to było zmieszać na przykład z jakimś topem hybrydowym i tak na przezroczystym tipsie nałożyć to, ale nie byłoby to zbytnio atrakcyjne. Więc postanowiłam z tych kolorów stworzyć coś jakiegoś nowego, czyli tutaj mam na stoliku kolory z poprzedniego odcinka, więc pomieszamy, zobaczymy, co będzie tutaj, do czego pasować. Pomieszamy to z tamtym, stworzymy jakieś nowe kolory. Więc to będzie taka kreatywny odcinek 12 kolorów, nie? Kreatywny? Przemek mi pomoże wybierać dzisiaj, więc może być ciekawie. Ech, Edyta, co ci powiem, ciczki? Żeby się tylko żadne nie wysypały, bo będzie źle. Ostatnio zacząłem się przytulać do kulki, mi się ciczki spodobały chyba. No widzisz. Ten jest najpiękniejszy. Fajny, te wrzosowy. Też się nauczyłem, co znaczy wrzosowy. 6. Więc moja świadomość rośnie. Ej, srebrny. Chyba nie? Srebrne. Szare. Szare, dobra, szare. Z którym pasowały? Z którym? Z białym albo... Nie, z białym nie. Bo będzie wyglądać brudne. Z różowym, Edyta, jasnym. Edyta, ale fail. Co? Patrzysz na ekran i nie widzisz tego, że mamy wyłączone tutaj. No to przynajmniej widz wie, kiedy nagrywaliśmy. Niedawno. Pek! Niedawno. 5,542,180 razy. Teraz pytanie co? Jeżeli nie wiesz, jakie to są kolory, to przewiń sobie odcinek wcześniej. Wszystkie były, więc sobie pooglądaj tam. Nie chcę mi się pokazywać tych kolorów wszystkich. Ale leniuszek z ciebie leniuszek, słysza. No. Chyba będę jeszcze potrzebowała mojej tutaj szpatułki, żeby tu nakładać. Zaczniemy sobie tak na spokojnie. No spokojnie, nie za dużo. Oj, ty bez, to ja tu taki kadr załatwiłem, a ty... A ja co? A ty mi wbiłaś się z każdej strony. Jeszcze się... Łamiesz naszą złotą zasadę, ta. Jak się odzywam, jak ty się odzywasz? Jak Przemek gada głupoty, to masz nie gadać. Jak Przemek gada mądrze, to możesz się wtrącać. Chociaż jak one się tak ruszają, jakby to jest takie creepy trochę, nie? Widzisz to? One tańczą, Edyta. Widziałeś to? One tańczą. Trochę chyba za dużo dałam. Nie wiem, czy dobry kolor wybrałam. Może z niebieskim by to lepiej wyglądało. Nie, to chyba nie są te ciczki. Dwa dni temu goliłem głowę. Może tam rzucimy moich włosów trochę? Niekoniecznie. Dobra, więcej koloru chyba. Ej, to się jakoś inaczej zachowuje, nie? Czy mi się wydaje? Niż te, co wcześniej mieszałam. Nie, to są te same. Wydaje ci się, Edyta. Jestem tak... Nie wiem. Nie jestem pewna. Aha, dobra, bo po prostu lakieru było za mało. Okej, bo się już wystraszyłam. Jak za dużo dasz ciczków, to potem tak no niekoniecznie dobrze się będzie tym malowało. Nie wiem, czy to tak pasuje. Chyba z niebieskim może by lepiej wyglądały. No, jakimś jasnym, ale nie mam tutaj. To będzie taki... Jasny, niebieski. Odcinek testów. Testów, no. Testów. Jak mieszać niteczki, żeby to w miarę wyglądało. Czyli jednocześnie my się będziemy dobrze bawić i widz otrzyma nakładkę edukacyjną, ponieważ dowie się, które kolory z sobą mieszać, a których lepiej nie mieszać. Bo będzie widział. Nie musi sam mieszać, prawda? No tak. Kurczę, ale fajnie, Edyta. Chyba te ciski do nosa wpadają. Do nosa ci wpadło? Chyba tak. Jak kichniesz, to będziesz miała włosy. W chusteczce. A potem to na... Fuuu. Skojarzyłem, pomyślałem sobie o tym. No nie mogę. Edyta?
No. Tak grubiej nakładam, żeby już dwóch warstw nie nakładać. Ale dziwnie to wygląda. Chyba jeszcze za dużo nitek, a za mało koloru. Pamiętasz, z czym ja to ostatnio mieszałam, że to miało taką fajną konsystencję? Bo tutaj to tak nie do końca ta konsystencja mi pasuje. Ja? Mnie się pytasz? No. Albo widz, kurde, ale teraz mi, nawet jak mi teraz odpowiesz, to ja już to i tak nagrałam wszystko. Nagraj Instastories teraz szybko. Choices, choices. Nie wiem, co wybrać. Oj, co ty tak jakoś angielszczyzną zalatujesz? Tak, masz? Mam wrażenie, że chcesz nagrywać kursy po angielsku już. Możliwe. Dobra, brąz, o matko. To, no, dobra, to zbierzem, nie? Tobie takie coś się podoba, widzę. Tak, mieszanie kolorów. Tak. Zejdź z tego stołu tylko na chwilę. Dlaczego? Wbijam. Ale nie, ja. Przypudrowałaś mi czułko? Dobra jest. Dlaczego dobre czułko. Chcesz mi odbierać ja zabawę z mieszania? Ja też się chcę wczuć, cały czas stoję z boku. No to dobrze. Ty no widzu, to, nie chciałabyś na chwilę zamienić z Edytą, też pobawić się na tym miejscu. Brąz. Aż mi się kaszlnęło. Zobaczcie, brąz. Tam z tym beżem fajnym. To zmieszaj. Brudny paznokieć zauważyłem. Z beżem? Beż to jest który, Edyta? Podpowiedz, niech widz nie patrzy. To jest róż. Beż to jest to? Ten. Tak? Tak. Wiedziałem, że to jest beż. Uwaga, nakładam na to narzędzie, które może uszkodzić czasem człowieka. Co to tam się dzieje? Słyszałeś? Jeszcze? Hop. Nie, tak nie, bo potem... Nie, cała buteleczka będzie... Po chłopskim ja by to tak zrobił. Nie, zanim to wyleci, nie, proszę ta? Cię. Potem będę miała całą szyjkę tyle? Brudną. Podpowiedź, tak, tyle. Bo jestem trochę taki, starczy. Wiesz... Niewyedukowany w tym temacie. Ale mniej tych niteczek daj niż ja, bo ja przesadziłam. A ja nie wiem, ile dałaś. Wyczyść z tych szarych najpierw. O, spodnie. No, uczę się od najlepszej. Stoję tam, tu widzę. A na pewno. Uwaga. Rozpoczyna się proces nabijania. Pod szkiełkiem. To jest twarde, Edyta. Pod jakby szkiełkiem. Siano. Nad szkiełkiem. Dlaczego? Nad szkiełkiem, bo ci upadnie nad szkiełko. Widzisz? Powiedziałam na szkiełki, już to masz na ale palcach. Ale to jest tak jak baranek, Edyta. Jakie milusie. No. Ile tyle? No, wrzuć. Zobaczymy. Starczy, najwyżej dorzucisz. Zesło się. Ej, to jest fajne. Kurczę, już wiem, czemu wam się takie rzeczy podobają, bo to jest fajne. No mieszaj, tylko delikatnie, ostrożnie. Czym tym? Tak, żeby ci nie spadło. Uwaga, rozpoczyna się proces mieszania. Do środka tymi niteczkami, do środka. O. Zniknęły to. No to jeszcze trochę trzeba. Nie, obiedzie ci. Połóż na stół. Spokojnie, nie ubrudzisz niczego. Język mi wyszedł. Ej, Przemek, mam wrażenie, że chcesz mnie wygryźć. Edyta, już jak jestem zestresowany. Pani, jestem cały sztywny, muszę się rozluźnić. Ajej! Przemek, teraz za dużo. Na 100% za dużo. Dość? No jeszcze ciutkę. Dobra, dosyć? Starczy. Wszędzie są te ciczki. Chyba cię stąd wyproszę, bo mi brudzisz stolik. Edyta, popatrz. Widzisz te szare? No, to co to jest? No mi też spadło, Edyta. Nie jestem perfekcyjny. Wybacz, że cię zawiodłem. Mieszaj. Staram się. Chyba już lepiej. I co, Edyta? No zobacz teraz na wzorniku. Zobacz na wzorniku, dobra. A teraz co mam zrobić z tym, powiedz tymi. Ach, ty miałaś powiedzieć, a nie pokazać. I tym pędzelkiem, Edytka? Tak. Co to za fachowy pędzelek z czarnymi, zakreślonymi? Memory, gel. Żeby nikt się nie dowiedział. Aha. Dobra, uwaga, nakładam. Ej, co się co stało? Co to się stało? Rozlał się. Rozlał to za dużo się. Dałam. Nie! Posprzątasz, Edyta, zawsze ja sprzątam. Dobra, uwaga, nakładam. Teraz brązowy kolor, jak brązowy jest. Skóra jest brązowa. Opalona. Nie dokończyłem myśli. Jak brązowy jest płód na przykład u sąsiada. Szukam ostrości, moje drogie. Kurczę, na żywo to widzę jakby trochę jaśniejsze, Edyta. A ty? Jak tam to widzisz? Nie wiem. No jest to takie... Za dużo, Przemek, zbieraj to. No stary, znowu się to wszystko rozleje. Zbieraj to. W tej chwili. Połowę tej
ilości proszę nałożyć. Widziałeś, co się stało z moim. Zbieraj to. Mamy złość, mamy myszko. Przemku, czy ty słyszysz, co ja do ciebie mówię? Zbieraj Panie, to. Panie, jestem podekscytowany. Musisz do mnie krzyczeć. A ty tam, zbieraj to. Że jak to mój umysł słyszy... Kobieto, wiesz, jak to jest fajne? Wzięła mi zabawki. Proszę, widzisz, wcale nie musi tego spływać, masz to spływać. No i co teraz mam z tym zrobić, jak ty już to nic, zrobiłaś? Nic, utwardzić. Jestem zniesmaczony, idę se stąd. Do lampy. Zabrała mi całą zabawę. Masz, Edyta, wejdź sobie już, nie chcę tego robić. Właśnie, że chcesz, widzę to w twoich oczach. Popatrz, gdzie ten tips jest. Przemek, i widzę, z kilometra widać, że jesteś osobą początkującą. Trzeba włożyć do środka lampy, bo jak włożysz z boku całkiem, to się może na stronie utwardzić. No to jest tips, Edyta, więc jak znam twoje powiedzenie, nikt z tego nie będzie strzelał, mył. Ale możesz się ubrudzić, jak będziesz malował i chwycisz za to. A tam później w pewnym momencie będziesz musiał za te tipsy chwycić, gdy będziesz już przy 12 kolorze. No dobra. Nie ucz dziadka dzieci robić. Dziadka? Nie znasz takiego powiedzenia. Nie ucz ojca dzieci robić, to też znam takie powiedzenie. Może tak być. Już nie, teraz nie jestem pewna. Dobra, następny kolor. Tutaj mamy teraz, no dobrze to wygląda nawet, że następny kolor to taki jasno-różowe niteczki i zobaczymy teraz może z połyskiem, jak to będzie wyglądać. Najwyżej później namieszamy z kolorem. Taka zamiana. Tak, zobaczymy tak? Takie różne warianty tych cićków. Zawsze można jeszcze je wklepać w lepką warstwę, żeby były, albo po prostu wklepać w coś, żeby i tak utwardzić, żeby były takie właśnie cićkowate, ale chyba bym Pawia puściła, nie będę tego robić. Edyta, mam inny pomysł. Co byś powiedziała na to, gdyby tak, wiesz, pomalować jakimś kolorem, który ma warstwę inhibicyjną i na to nakładasz te ciczki. To był takie futerkowe. Ale to nic nie da, to i tak trzeba zabezpieczyć, więc co różnica, czy nie. Dlaczego trzeba zabezpieczyć? No bo to spadnie. Ale na przykład na mistrzostwach, jakbyś to tak zrobiła, to by co? Jak no spadnie po prostu, tak? Bo to nie jest zabezpieczone niczym. Szybko myślę. Za dużo ciczków. Ej, zmieniły kolor. Wiesz co, widziałem ostatnio na YouTubie, że ludzie robią z takiego, jak to się nazywa, szybko, szukam w głowie, bili. Takie zatapiane jakby, wiesz, w szkle rzeczy. A, no tak, no. Polioksyli, coś tam takiego było, nie? Może tak no. To zrobić, że wiesz. Zatopić to? No. Można. Nie w tej serii, ale ogólnie można, czemu nie? Ciekawe, jak był różowy. Patrz, zmieniło kolor, Przemek. Ej, Edyta, a czy to są ciczki z różowej pantery? Bardzo możliwe, ej. A jak oni uszkodzili różową panterę, żeby te ciczki zdobyć? Nie, Edyta, włosy odrastają, to mają to do siebie. No dobra, ale to, wiesz, mogą ją boleć. Czy ciebie boli, jak obcinają ci włosy? No, jak obcinają, to nie. No właśnie. Dobra, więcej! Kapej! No. Zobaczymy, nie jestem pewna co do tego teraz, to jest taka totalnie improwizacja. Wygląda to jak galaretka trochę. Chyba jednak w kolorze to będzie lepiej wyglądać. W ogóle nawet nie wygląda, jakby to były ciczki. Ej, Edyta, mam taki pomysł. Ja sobie wezmę krzesło i będę ci z boku już mieszał. A, bo ty chcesz sobie pomieszać. No, spodobało mi się. No dobra, a wiesz, że mi się też podoba mieszać. I co teraz? Raz ty. Ej, w ogóle nie widać, gdzie to ciczki są. Może one są jakieś drobniejsze? Patrz, Przemek. Pokaż. No w ogóle to nie widać, gdzie to były ciczki. Faktycznie. No, nie wygląda to dobrze. To jest totalnie nie. One się chyba rozpuściły. Pokaż. Nie, one są takie drobne. To jakby w ogóle cićków nie było, Edyta. No. Dobra, zmieszam to z jakimś topem i na to położę. No, tfu, z kolorem. One są takie, jakby ich nie było.
No, to może to jest po prostu dobrze pomyślałeś, wetrzeć w lepką warstwę. Ten top ma lepką warstwę, to wytrzemy. Przejęłaś różową papierę. Pokaż tylko. Proszę. Bo ty nie pokazałeś z bliska fajnie, ale potem pokażemy z bliska fajnie. No bardzo miałkie. Bardzo, bardzo, bardzo. Widzisz, ja już myślałem, że po tym opakowaniu to są wszystkie takie ciczki. A to nieprawda. Dobra, zobaczymy. Ale czym to wetrzeć teraz? Proszę pana! Weź na język. Pacynką. Weź palca, poślinij palcem. Dotknij tam. I to, co ci zostanie na tipsie, to jest okej, okay, a to, co na palcu, to wytrzyj w spodnie. Pacynką, Edyta? Jak pacynką? Normalnie. Popuść to normalnie, tak. Ta, pacynką? Nie wierzę. Dobra, brudna, nie brudna. To ma lepką warstwę jak coś. Ty, przykleiło to się. Przysięgam, to jest ostatni odcinek z takim kombinowaniem, bo serio puszczę pawia. Edyta, co? Nie no, żartuję. Zmieszam to po prostu z jakimś kolorem. O matko. To czekaj, to teraz tego nie kupam, bo tam były fajne włoski takie, wiesz. No, to ten chyba jest inny. No jest różnica, zobacz, Przemek. No gigantyczna, mówię ci, Edyta. Niczym idziesz sobie dywanem, schodzisz na podłogę i mówisz, o kurde. Dobra, ścieram to. Ostatnia szansa, rzucę to do koloru hybrydowego, takiego podobnego do tego może, albo troszeczkę ciemniejszego. Nie, podobnego, żeby... Albo do białego. No tak, żeby to w ogóle było widać. Do białego. Dobra, do białego. Też. Racja. Ta, racja. Dobry wybór. Ale ten jest zbyt... za bardzo ma... Za dużo ma pigmentu. Mam daj taki... ten biały, ten tamten. No. Ałajćka! Tu mięsień uszkodzony. Obejrzyj się. Tu mięsień uszkodzony. Tu noga z... A jak ta krew spływa dramatycznie. Nie umyłeś tego jeszcze. No bo to dzisiaj było skałę. Szedł i o skałę... Nieważne. Boli mnie to, rozumiesz? Dobra, ten jest taki fajnie półtransparentny. Ten z Love Care. Edyta? Proszę. Czy te ciczki to nie jest wata szklana? Nie. Bo coś zaczęło mi kuć. Przemek, co ty? Uwaga, mieszam. Uwaga, ona mieszu. Ale wiesz, jakie to jest odczucie po wacie szklanej? No boli wszystko. Jezus Maria, to jest masakra. Miał ktoś kiedyś wątpliwą przyjemność spotkać się z watą szklaną? Ja za dziecka po różnych miejscach chodziłam i no niestety miałam. A ty? Szłaś i spotkałaś się takiego SpongeBoba, wata szklana. Hej, jestem wata szklana. Gdzieś tam coś było. Już nie pamiętam, nawet tak dawno to było. Taki... Nie wiem, co powiedzieć, a ty? Przemilczmy to, pomijmy tego tipsa. Ja nie wiem, poważnie, ja nie wiem, do czego... Może widz ma jakieś pomysły, jak te różowe, do czego wykorzystać. To ani wetrzeć, może faktycznie to trzeba jakoś, nie wiem. Nie wiem, może jakbym miała ochotę, może bym coś wymyśliła z tym lepszego, ale powiem szczerze, że nie mam. Nie mam ochoty. Nie masz ochoty? Nie mam. Not jenes ganas de aser una buen idea? To wygląda wręcz to jak wymiociny. Czego wymiociny, Edyta? Króliczka, myszki, nie wiem. Tak. Zająca. Jakiegoś... Ej, nie, ty to obrzydzasz. To wygląda jak pudding. Edyta, my chyba mamy jakieś teraz odwrotne bieguny nam się odwróciły. Mi się zaczyna podobać, a tobie się zaczyna brzydzić. Nie podoba mi się to. Chodźmy następne, weźmy. Co? Weźmy następne. Zanim weźmiemy następne, to trzeba podziękować trzem osobom, które ostatnio zostawiły subskrypcję. Wszystkim osobom, które zostawiły subskrypcję, a i trzy
z ostatnich. Krystek, nie. To teraz zrób, przyrzuć wszystkich na ekran, Krystek. Taki challenge dla ciebie. Nie da rady. Zrób tak. Myślę, że to jest roboty. Nie. Krystek, trzy ostatnie osoby. Ta osoba i tak jak Przemek ostatnio pokazał, ta osoba. A! I kulka. Zainspirowałaś się. Dobra, następny kolor. Edyta, fioletowy. Ale myśmy się rozgadali, chyba ostatnio nie gadaliśmy w odcinkach. No nie. Ten też jest taki miałki. Ja nie wiem, ja zaczynam się zastanawiać, czy w ogóle kontynuować mieszanie tych niektórych. Kontynuuj! Wierzę, że to może być zupełnie inny efekt, jak jest inny kolor. Ostatnio też miałaś te kolory, które miałaś. Powiedziałaś, pierwszy był taki do bania, a potem coraz bardziej ci się podobało. No to kontynuuję. No z różem, żeby już nie wyglądało jak kupa za bardzo. Niby ta sama marka, ale widzisz, tu też na początku były dłuższe włoski, teraz są trochę krótsze. No ale te całkiem miałkie, to się mija z celem, bo te pierwsze dwa kolory to jeszcze wyglądają jak te takie włochate, te takie, słowianka to ma chyba kaszmir nazwane i to wtedy fajnie wygląda, ale te, no to, no, to tak, no nie, no tak, nałożę, dobra, nałożę. No, Przemek, popatrz, jak to wygląda. No, nie mam okularów właśnie. Ubierz okulary i stwierdź. A ty, może mi się to podobało, bo okularów nie miałem. No i nie dowiemy się, bo nie wiem, gdzie są okulary. A przeciwsłoneczne nic mi nie dają, prawda? Pokaż. Ja, Negwint. To wygląda jakby taki... Zamoczyłaś, wzięłabyś taki piasek z plaży. Wzięła różową farbę i wrzuciła do tego piasek. Tak sobie popaby grała tym. Dobra, chodź, następny. Czyli wiesz, widzę, że teraz no nie ma sensu. Tak, niektórych tych cićków po prostu mieszać z kolorami. Tak. Ale to wtedy fajnie wyglądało, a teraz to jest masakra. Czy nie będzie 12 kolorów zachowanych, Edyta? Dlaczego? Przecież jadę po kolei. A zrobisz wszystkie? No tak. Mogę ja wbić teraz? Zastanowię się, zobaczę. Tak, jeszcze teraz możesz. Hit! Ale następny już jest mój. Nie, to następny ci doradzę, do którego koloru, bo mamy bardzo fajny, który będzie pasował. Edyta, no nie będę ci odbierał przyjemności przecież. No nie, no pomieszaj se. No nie, no. Weź se ten sraczkowaty, on jest bardzo taka. Ładny. Nie bądź no, taka, no pomieszaj no, nie daj się prosić. No proszę, nawet mam kolor fajny do tego, zobacz. Do beżu to daj, chodź, pomieszaj Kurczę, se. Ale nie jestem potapetowany, Edyta, w telewizji jak występuje... Tylko streszczaj się. Potapetowany. Dobra, kolor taki, jaki widzisz, czyli... Jaki jest to kolor? Napisz w komentarzu. Ej, to gratis dodali, patrz, tu jest jakiś inny kolor w środku. Czy rzeczywiście, faktycznie. Ej, a to może być grzyb. Co to jest? Grzyb. Łe. Zobacz sobie, taki piękny. Jak weźmiesz opadką tak i spuścisz. To tu jest normalnie wiatraczek i to rozpyla. No Edyta, właśnie, jaki kolor? Ci powiedziałam, Przemku. Jaki kolor, Edytka, mam wybrać szybko, szybko? Tu ci przygotowałam. Pięknie, i gichasz tym tutaj. Zakręcasz, Edyta cię zabije potem, ale jak zrobi te 12 kolorów, to o tym zapomnij, wtedy będzie jej spoko. Nie za dużo, nie, pyk. Za dużo. Pani, to ekspresowo idzie dzisiaj. Różowa końcówka, Edyta, no nie wyczyściłaś, trochę mi smutno, ale naprawiam ten błąd. O, i teraz mieszamy, zobacz. Znikło. Edyta. Mam wrażenie, że dodajemy no mieszaj! Mało. Nie. Patrz, podpij. Edyta, to są testy, daj mi, daj mi. Podpij sobie to, najpierw daj to podpij. Daj mi, to są testy. Za dużo? O, teraz już na pewno za dużo. To są i testy? Mojego koloru ulubionego będziesz musiał za dużo dać. Nie. Jak tak można. To jest dobre. Spoko. Edyta, daj mi trochę się pobawić. Widzę, od razu ci mówię, jak chcesz sobie kupić jakieś kolory stąd tutaj, to nie jest dobry odcinek. To jest odcinek wyjątkowy 12 kolorów. Ciapranko. Przesadziłem. Chciałem poznać granicę, Edyta, wiesz? Chciałem poznać granicę. Nie, wkładaj do tego, tylko daj obok. Daj obok tutaj kapkę. Dobra. I stamtąd weź tu i będzie dobrze. No i wystarczy. Ale pan zmienił kolor, widziałaś? Czy nie? No i tu wystarczy, tak to rozmieszaj i wystarczy. Tak? To wystarczy.
No dobra, Edyta. Przyszedł ważny moment w moim życiu. Kolejny raz uczę się nakładać pędzelkiem na tipsa, a więc podbieram. Pięknie podebrałem, nie? Widziałaś? Bardzo ładnie. Teraz jak to trzymasz? Podobny do pierwszego, Edyta, to jakby... Nie wiem, jestem taki zmieszany, taki... Bo tamte były wielokolorowe te niteczki. I takie były ciemniejsze i je było widać. No co to jest, Edyta, co to ja mam? Wygląda jakbym pierwszy raz używał produktów do podkładu twarzy i wiesz, tak nawalił dużo. Nie? Na twarz. No podobnie. To jest te, wyobraź sobie, że to na twarzy. No nie. To samo. Ale jak pierwszy raz używam, że o co chodzi. Dobra, Edyta. Ten nie był w moich gustach, przykro mi. Choć fajnie się tam pobrało. Poznałem granice. Wyciągnąłem wniosek, że już więcej tak nie należy robić. No, i spoko. I cały mój pomysł pięknych kolorów kaszmirowych, sweterkowych, legł w gruzach. A myślę sobie tak, na początku mówię, o kurde, ale będzie fajny odcinek, nie mogę wcześniej potestować, bo nie będzie tego, wiecie, takiego efektu wow, jakby był, a tu efektu wow brak. I co teraz? Ej, ale ty tu... Ja rozłożyłem ręce, kiedy tam patrzyła, także wyobraź sobie, że rozłożyłem ręce. To był gest wymowny, tylko bez... Ty nie widziałeś, tylko Edyta widziała. W każdym razie, no Przemek, jest ten fiolet, który ci się bardzo podobał. Pokaż, pokaż. Zobaczę sobie. I mamy tutaj bardzo podobny kolor. Tylko teraz tak. Coś się błyszczy. Nie może być za ciemny ten kolor, żeby tego nie zjadł, tych cićków. Możemy spróbować z różnymi odcieniami. Czekaj. No dobra, ten jasny róż może tutaj będzie dobrze wyglądał. I zobaczymy te ciczki. Czy będzie je widać w ogóle, czy trzeba będzie użyć, nie wiem, może do beżu je, chociaż nie wiem, czy będą pasować do beżu. A są takie miałkie dalej, widzę. Nie, takie same są jak reszta. Ale w sensie, czekaj. Ale nie są takie zbite mocno. O, i to jest ten rodzaj, który się tak iskrzy. Widzisz, Przemysław? Dobra, bez szaleństwa. Najwyżej dorzucę. No nie widać ich za bardzo. Zatonęły w ilości tego lakieru, Edyta. Ratuj je, albo dodaj przyjaciół. Ale inaczej się zachowują, tak? Bardziej są w stanie spaść z tej pacynki, tfu, z pacynki, ze szpatułki. No, nie mam pomysłu na te drobinki. No co, to był? Ale zobaczymy top, bo to jest znowu inny rodzaj. Tak? Zobaczymy kawałek topu, kawałek, kropelkę topu. Bo tamte, które mieszałam wcześniej, były matowe, te są takie połyskliwe, może będą wyglądać inaczej. Co? Ty może do mnie wyglądać? Czekaj, też jakie... zmieniły kolor na ciemniejszy. Jakie my tam jeszcze mamy? Pokaż. Nie, to w ogóle jest bez sensu. To jest to samo, co wcześniej. Edyta, ja myślę, że to będzie pierwszy odcinek w historii, którego przerwiemy. To są wszystkie takie same. No. Może je po prostu pokażę. Ja nie wiem, jak... To jest 12 kolorów, których ja nie wiem, jak ja je mam nałożyć na wzornik. Ja tym bardziej, nie patrz tak na mnie. Albo to czekaj, zrobimy... Co, ma to sens, jak myślisz? Zrobimy tak, jak na początku powiedziałeś, Przemek. Pomaluję jak? Topem i posypiemy. Zobaczymy, no. Trzeba wykorzystać wszystkie możliwości. To jakie jeszcze mamy możliwości? Top i posypać. A jakie jeszcze potem mamy możliwości? Daj mi się skupić najpierw na jednym, bo muszę się... Nie umiem o dwóch rzeczach naraz mówić, myśleć. To jest logiczne, ponieważ mózg nie potrafi myśleć o dwóch rzeczach naraz. Dobra, nie za dużo. Albo potrafi się cieszyć, albo potrafi być zły. Nie możesz być zły i się cieszyć jednocześnie. Chyba tak.
Dobra, tylko ja nie wiem, czy będzie ostrość na to wszystko, bo tu muszę tak pilnować, żeby za bardzo tego nie rozsypać wszystkiego. Trzeba być komentatorem. Edyta podbiera szpatułką, fioletowy kolor z dna pojemniczka, już prawie nabrała, nabrała taką małą kuleczkę, sypie z góry, nie ma ostrości, delikatnie się rozprowadza po powierzchni tipsa, zanurzył się ten produkt, teraz strzepuje Edyta. Jaki mamy efekt, Edyta? No coś ciekawego, czy nie? Nie? One są takie, niby mają kolor, ale jak jest ich mało, jest ich cienko, no to ten kolor się traci. A czekaj, jak teraz utwardzisz to w lampie, to będzie okej. Okay. Zobaczymy, Przemek, zobaczymy. Ja to postaram się wszystko. Ej, wiatraczek to rozsypuje. No dobra, coś tu mamy. Jeszcze trochę. Czekaj, ja chyba jestem trochę w tej chwili głupi. Mógłbym ci robić ostrość i by było okej okay wszystko, nie? Dobra, mamy. Utwardzę, zobaczymy. Zobaczymy. Kurde, mogłam wziąć to bez lepkiej warstwy. A masz taki top? Mam. Gdzie? Zobaczymy z następnym kolorem. Gdzie? Ej, to jest szósty kolor. Mam, Przemku, wystarczy ci ta informacja, że mam. Ja ci chciałem przynieść, mam. Ale mam tu. Ach, to trzeba powiedzieć, że mam tu. Mam. Jeżeli mówię, że mam, to mam blisko na wyciągnięcie ręki. No, rozumiem. Bo teraz rozumiem. Właściwie to mam wszystko, czego bym stylistka sobie zażyczyła. Prawie. Na sobie. Pewno. Czy już nie ma wszystkiego, bo już prawie powiedziałaś. No, bo zawsze się coś znajdzie. La, 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 la. Co to było, Edyta? Do widzenia. No przecież... Wygrałam. Ty. Dotknij. Ale czym, Edyta? Palcem. Ale łokciem, bo tam mam najbardziej. Czekaj. Ten... Co? Dotknij. Ciu, ciu, ciu. Ej, ale sadnie. Ale sadnie! A widzisz, główka pracuje. Łysa, wielka i mądra. Ale nie wiem, bo to jest naprawdę bardzo przyjemne. I zostało, w miarę zostaje to tutaj. Nie jest lepkie. I co ty na to, Edyta? Ty, to jest przyjemne, robimy resztę tak. Co ty gadasz? Tylko to pod jakiś, można to na coś nałożyć, tak? Czyli na jakiś kolor. Znaczy położyć na przykład fioletowy kolor. O! Ten fioletowy, który tutaj jest, utwardzić, położyć na to połysk, najlepiej taki bez lepkiej warstwy, posypać, utwardzić i już masz gotowy taki paznokieć, który jest naprawdę mięciutki jak misiek, nie? No, tylko to jest takie jak buty zamszowe. Takie za swoje, tylko że zamszowe. Czym, co? Idę po wodę? Potem to tak zrobimy, no. Ej, ty też tak posypiemy. Ale to już offline, ty już tak posypię offline, a tu już lecimy dalej. Ale czad, dobra, uratowane. Uratowane. Myślałam, że będę serio już. Cięcie, zamroź się. Dobrze, następny kolor to taki błękit i kurde. Ale muszę się przyznać, że byłam bardzo sceptycznie do tego nastawiona. Ale jak sobie to tak macam. To niczym wysokiej klasy jakości materiał cieszący rękę. Tylko na ile to wytrzyma i czy to się brudzi, to trzeba sprawdzić. Ej, zrobię sobie jednego paznokcia. Syp! Czekaj, czekaj, mam taką szufladę... Teraz! Teraz! Ten tego róż jeszcze, tam był, nie? Tego jeszcze nie było. Hit! Był tam taki róż. Ten. Nie, za jasny. Ten. Nie, za ciemny. Srebrny? Nie. Fiolet? Tego jeszcze nie było. Pisz do pudelka! Ten może, dobra. Co? A co? Nie, to nie jest to. Nie jest to? No to tamten cicek jest zupełnie inny. Boże, ja sobie to utwardziłam na balu. Teraz tego nie zbr... Dobra, potem sobie to offline zrobię pewnie. Tamtym. Lecimy dalej. O, siema kulka. Boże, co się tu dzisiaj dzieje? Edyta, nie wymieniajmy Pana Boga na daremne. Tak mówi jedno z przykazań. Nawet jak sobie kupisz ciczki, to nie masz gwarancji, że wszystkie będą zacne. Dlatego masz 15, żebyś nie wybrzydzała. 12. A, 12, przepraszam. Ty, rzeczywiście. Pomyliłem się o zaledwie 3. To dużo czy mało?
Nie wiem. Lecimy z tym. Co to? Tak. Po kolei. Top. Mam nazwę na tego, na ten odcinek, Paweł. Przekombinowane. Tak! Napisz tak. Hashtag nie wchodź tu. Przekombinowali. Tak. Kluczak i sobie przekombinowali. Poszaleli. I to nie jest odcinek do oglądania. Tak. Nie tylko oglądam. Dla widzów o stalowych nerwach. Dobra, to jest jeden z tych rodzajów takich, tych świecących, czyli one tak lepiej spływają jakby po powierzchni. Widzisz, one tak się fajnie... One tak się jakby wtapiają, ruszają, nie? No. W tym jakby... Widzisz? One jakby żyły trochę, Dyta. I one... Jezus. O, i one jesteś w stanie je zrzucić. No. No i to jest okej. Okay. I na podstawę kolor bardzo podobny dać. I to jest wtedy okej. Okay. No a teraz, wiesz, w przypadku Tipsa zauważyłem taką jedną rzecz. Nie wiem, czy słusznie. No. Tips jest przejrzysty. I to się od dołu twardzi jakby. Może tak być, ale też top jest przezroczysty, Przemysławie. Mhm. Więc jest dodatkowa taka... Więc pytanie, czy na paznokcie też się utwardzi? Choć to się utwardziło twoje, tak? No niestety. No to widzisz. Utwardziło się, jak było nawet tak mocno przykryte, mega mocno. Mhm. O Boże, co tak zniszczyć paznokcia. Ale to już trzeci raz wymieniłeś imię tego. Patrz. Pokaż. Zostało wszystko ładnie. Pokaż, mogę dotknąć? No dotknij. Ale to fajne? Jest fajne. Puść. Ale fajne. Ale fajne. Ale fajne. Ale fajne. Ale fajne. Le, 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 le. Ale fajne. Ej, to jest serio fajne. Ale zrób fajne. Zrób takie coś, nie? Jak? I tak cię będę miziać po pleckach takim. No tak, aż mam zgęsią skórkę. No fajne to jest, no nie powiem. No dobra, następny. A to już jest ten miałki bardziej. Więc zobaczymy na tipsie, czy to po prostu jest kwestia tego, że jest taki miałki. No. We figure it out. Yes? My English is very good, czy very bad? Very, very good. Very, very cheap? Very, very cheap. One pound fish. One pound fish, one pound fish. Come on, lady, come on. Ladies. Jak? Come on, ladies. Aha. Come on, ladies, come on. One pound fish. One dobrze. Pound fish! Starczy, Przemku, starczy. O, nie otworzyłam sobie. Kurczę, ten talent aktorski odkryłem w śpiewaniu. Ej, ten się tak źle podbiera nawet. Widzę, no, widać. Jest dwukolorowy. No właśnie, zmienił kolor. W środku jest różowy, a tu jest tak jakby słońce go zmieniło. Dobra, zobaczymy. Sypie. O! Ważny moment. Widzisz? Pokaż. Jak się zachowuje? Ej, nie najgorzej. Nie? Ja tam coś grubo źle zrobiłam, źle strzepnęłam. Nie najgorzej. Trzeba będzie mocno strzepnąć. Utwardź szybko, ty ta szybko, proszę cię. No dobrze. Bo chcę dotknąć. Dawno nic tak nie chciałem dotknąć jak tipsa. Chyba cićka. Albo cićka. No to jesteśmy w studiu, więc... Do kosza. Więc sypaj na ziemię, odkurzę. Tylko uważaj na kulkę, żeby kulkę nie posypać. Ona jest stała w takich włoskach, Przemek. Tak? Ma sierść. One pound fish. Dobra, patrz. Witam. Czy... To samo? Nie, te są delikatniejsze. Pokaż. Tak. No, ten trochę, i ten dobra, jest taki tak. Mięciutki, a ten jest taki trochę bardziej szorstki. Tak, trochę tak. Jest trochę bardziej szorstki. Faktycznie. Czyli ten też będzie trochę szorstki. A zobaczmy teraz na topie No Wipe. Co to oznacza? Czyli taki, który nie ma lepkiej warstwy. Po utwardzeniu. To co się nie przyklei do tego? Będzie tak, to, bo tu
jak gdzieś będzie prześwitywać, to nie zetrzesz tego, bo te ściczki są wszędzie. Wejdzie to w ciczki, a to się utwardza bez lepkiej warstwy, więc no nie trzeba nic ścierać, jakby gdzieś tam się coś... Ach, ja myślałem, że to dopiero utwardza. Dobra, pomyliło mi się coś w mózgu, sorry. Nie było pytania. Ja myślałem, że to do lampy wkładasz i dopiero potem sypiesz, a ty to wsypiesz od razu. I utwardzasz. Gdzieś przyspałem ten proces, wiesz? Chyba byłem podjarany tym dotykiem takim, mówię, taki fajny, taki fajny. I zrobię tutaj rule breakera i nałożę kolory pod spód, żeby to dobrze wyglądało, bo to wiadomo, że to jest takie... No to nie ma jakiegoś koloru, to ma być po prostu ciciek. To ma być po prostu ciciek. Widzisz, lepiej to tak wygląda niż tak. No zdecydowanie. Ej, powiedzieliśmy jedno słowo jednocześnie? To samo słowo, no. Będą goście. Goście? Kurczę. I trzy ostatnie. Przebrnęliśmy. Prawie, prawie. Edyta. Czarny, ale na taśmach jest już 48 minut, czy 46? Biedny Krystek. To szybko, już się streszczam. Tylko kurde, jak tamten się utwardza, to... Dobra. Mięciutki. Pokaż! A cię daj dotknąć. Ten jeszcze jest większy chyba. Czy go więcej dałaś? Nie, ten wiem. Jest lepszy chyba. A ten jest czarny, da? Kurde, on jest tak jakby w całości. Ale czarny? No czarny, czarny, tylko tak... Ale taki mocno czarny. Taki jak zamszowy, ale na przykład, co jest zamszowy? Widzisz, on jest tak, o właśnie, tak jakby w całości. Cały. Cały? Nie wiem, czy da się nim sypnąć. Dasz radę, Dyta. No, ale to nie chodzi o, czy dam radę, czy nie. On jest w takich kulkach całych, zbitych. On jest za bardzo zbity. No to... Czekaj. Widziałem gdzieś w sklepie ostatnio. Gdzie to byliśmy? Ach, ty mi mówiłaś, że... Gdzieś mi pokazywałaś takie do mielenia coś, takie, że się wkładało. Tam były takie kolce i to się mieliło, coś takiego. Pamiętasz? Dobra, udało się tutaj. To by pomogło? Bo się skupiam teraz i to w ogóle on jest jakiś zanieczyszczony czymś. No, że ja ci to przesypię po prostu i tak to wyrzucimy i tak, czy nie? Dobra, już kończę. No, że się męczysz. To weź to w palce i palcami to rzuć. To zrobię zupełnie inaczej niż ja pomyślałem, ale może być. Dobra, Jezus, fuj. Czwarty raz. Jestem zdenerwowana. Wiesz, czemu, wiesz, dlaczego Blink 182 nazywa się Blink 182? Dlaczego? Bo w jakimś filmie 182 razy ktoś użył przekleństwa. Blink? 182? Zespół muzyczny, rockowy. Tak? Jest taki? Ale to serio czy jaja sobie robisz? Serio. Nie wiem, czy to jest potwierdzone. Nie wiem, czy ktoś sobie ze mnie jaj nie robił. A, no to serio? Jakaś gazeta albo ktoś, ale mam Google'a, więc ja wygooglam. Nie ma zły, ale jest taki trochę szorstkawy. Nie jest taki przyjemny jak tamte. Dobra, lecimy dalej. O, znalazłem tę informację, Edyta. Skąd się wzięła nazwa Blink 182? Według najpopularniejszej teorii zespół początkowo miał się nazywać po prostu Blink, lecz istnieje już poprokowa formacja działająca pod tym szyldem w Irlandii. Muzycy dodali więc dla rozróżnienia liczbę 182. Dokładnie tyle razy grane przez Al Pacino Tony Montana wypowiedział słowo f**k w jednym z ich ulubionych filmów. Człowiek z blizną, Briana tak. De Palmy. Co ty gadasz, ale patrz, to było... Nikt mnie nie kłamał, pamięć nie zawodzi. A ile mam lat? Nie pamiętam. Dobrze. Dobra odpowiedź. I pomarańczowy ostatni. Przebrnęliśmy, Przemek. Ostatni.
Co chciałeś zrobić, Edyta? Tak, żebyś mnie chwycił za rękę. Aha, chwycić cię za rękę. Tak, ale czym? Ostatni. Ręką? Edyta? O, ten nie wiem, miękki. Czy jesteś spoczona z podekscytowania, czy z ciepła? Nie, to jest po prostu tutaj, cały czas tego używam. Czego? Cleaner, no stop. A. No, tłuste, nie tłuste. Nie mieć ręce, tłusty. Czy lizać. To on jest tłusty trochę, ten cleaner, spokojnie. Jak kiedyś wydamy jakiś produkt, albo nazwę, albo zespół, to nazwie... O Boże, tego nawet podebrać nie idzie. To nazwiemy go... O Boże! Edyta i damy cyferkę. Ile razy wymieniłaś w imię Boga? Jasny gwint. O, zmieniam kurczę. Na jasny gwint. Patrz, ten się tak zapiekł z góry. Wichnij go cały, Edyta. Po bogato! Na bogato. Na bogato? Po bogato. Dobra. Powiedz, że cię cebula włączyła. Chcesz jak najwięcej... Patrz, po całości od razu. Dziękuję, do widzenia. Przy ostatnim. Tak, klientki palce. Hit! Planie ciasteczka. Co to nie, tamtych już nie będę robiła. Po prostu je wybłyszczę. Na pamiątkę. Na pamiątkę po prostu, że... Nie, Edyta. Ty i te twoje pomysły. Zgarniam biały, Edyta. Ale wybłyszczę te tamte. Wybłyszczę i położę od spodu te kolory, no od spodu tak, żeby nie było prześwitów. A ja tymczasem wybieram się pod odkurzacz. Zrób coś z moim paznokciem, bo jest paskudny. Że tylko, że się już tu oporządziłaś, dotykasz, jak odczucia? Fajne to jest. No taki ciekawy, musiałabym to ale zrobić. Ale pięknie to wygląda, to pomalować od dołu też coś? No. Co ty gadasz? Do dołu je pomalowałam. Teraz to wygląda super. Patrz, ten czarny jak super wygląda, nie? No bosko. I to jest takie fajne. Fajne. To jest fajne, niczym fajny dywan. No, taki zamszyk, o, zamszyk. Dotknij. Mógłbym powiedzieć, że wyłączył nam się telewizor, ale wiesz, co jest ważniejsze? Odsuń się. Odsuń się. Książka twoja. To jest ważniejsze! Kliknij w link w opisie, bo warto.